BKS Bielsko-Biała pokonał Developers 3-1 w meczu sparingowym. Jak ocenisz ten mecz z waszej? Co wam dał ten sparing dzisiaj na hali w Nisku? Myślę, że dał nam bardzo duży feedback, jak ważna jest komunikacja. I my cały czas gdzieś tam tutaj się dogrywamy i myślę, że ten mecz był, szczerze mówiąc, na bardzo średnim poziomie. Nie było to jakieś super widowisko, no ale na początku zawsze to tak wygląda. I cieszę się, że wykorzystałyśmy ten mecz właśnie jak mogłyśmy, właśnie pod kątem komunikowania się, naprawiania jakichś tam błędów, czy dogadywania po prostu poszczególnych akcji z gdzieś tam swojego pomysłu na grę. I także wiadomo, my chcemy każdy mecz wygrywać i cieszę się, że dzisiaj się też to udało. Wiemy, że trwa jeszcze sezon reprezentacyjny, dużo czasu do startu ligi. Jak oceniasz do tej pory przygotowania waszego zespołu i na co was będzie stać twoim zdaniem w lidze? Oceniam je bardzo dobrze. Na pewno nie marnujemy czasu. Wiadomo, że zawsze jest ciężko w okresie przygotowawczym, ale tak ma być i nie próżnujemy. Tak jak mówię, dużo rozmawiamy, dużo się komunikujemy, dogadujemy cały czas. Atmosfera jest bardzo dobra, także ja dojechałam troszkę później, bo po Pre-Zero, a dziewczyny już tutaj stworzyły świetną grupę. Jest duże zaangażowanie i oby to wszystko przeniosło się jak najlepiej na ligę, bo chciałybyśmy powtórzyć to, żeby być w czwórce i tym razem zdobyć medal. No właśnie, wysoko zawieszyliście poprzeczkę. Dzień dobry, dzień dobry. Chcecie coś powiedzieć? Nie. Dwa zdania. A przed chwilą, jak byłem po nie, to nie chciały rozmawiać, także poprosiły, żeby kapitan. Także tutaj cwaniaczki. Tak to jest właśnie. Powiedz mi jeszcze, czy śledzisz, na pewno kadrę i co myślisz, co nas może, czego się możemy spodziewać w Łodzi? Na pewno będzie kawał widowiska, bo to przyjadą najlepsze drużyny na świecie, więc mecz jest o najwyższą stawkę, bo gra się o pojechanie na olimpiadę. To nie ma chyba większego marzenia dla nikogo, także myślę, że tam będzie zaangażowanie, mega walka i szczerze nie mogę się też doczekać tych meczy, mega kibicuję dziewczynom, trzymam za nie mega kciuki, będzie ciężko, ale wiem, że stać tą drużynę na to, żeby powalczyć i wygrać z każdym. A nie czujesz takiego żalu, że tam cię nie ma z tymi zawodniczkami? Że cię nie ma z nimi? Nie mówię po polsku. Mówisz. Że nie macie z tymi zawodniczkami, ale tak naprawdę nadzieja jest w wypadku wywalczenia awansu, zawsze możesz pojechać do olimpiady. Na pewno rozumiem decyzję trenera. Zaczęła się budowa tego składu w zeszłym roku. Mnie w zeszłym roku w kadrze nie było. Także tak naprawdę w tym sezonie miałam szansę tylko się pokazać na Lidze Narodów i jestem bardzo za to doświadczenie wdzięczna, bo wywalczyliśmy brązowy medal i to było świetne doświadczenie i pokazanie, że ta czołówka wcale nie jest tak daleko, jak się człowiekowi wydaje, więc bardzo duży krok do przodu na pewno i wiadomo, że mam swoje ambicje, ale to absolutnie nie jest żadna zazdrość. Ja życzę wszystkiego co najlepsze dziewczynom i może przyjdzie mój czas, może nie czas pokażę. Będę robić wszystko, co do mnie należy jak najlepiej i będę się starać, żeby być w przyszłości w kadrze, odegrać jeszcze większą rolę. Dziękuję ci, życzę powodzenia i życzę tego, żeby wywalczyły ten awans i żebyś ty mógł się znaleźć w tej kadrze. Dokładnie, trzymajmy kciuki za dziewczyny. Dziękuję, powodzenia. Dzięki.